Halo, halo, dzień dobry Państwu, hej, no ja z tej strony witam Was i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Liu Chongiem, nagrywany od razu po dwóch poprzednich. Lecimy dalej, przyjrzyjmy najpierw powiadomienia. Zdobyłem, zobaczcie, jedwabny pas. O, jedwabny pas, a nie pasz. Fajne, to jest najprawdopodobniej rzecz do wpisania w skrzynce z trofeami. Super. No to zamiast tego morale, ja sobie to wezmę, bo to nam da naprawdę dużo, opowiem. Zwłaszcza, że mamy ten oddział elitarny tej drogi jazdy. To wydaje mi się, że zamiast czegoś takiego sobie to przypiszę. No i doskonale, doskonale. Okupacja. To będzie naszą granicą na wschodzie. Bardzo mnie to cieszy, że jest to osada, która ma wybudowany granizon. Super, dzięki czemu łatwo się to będzie bronić na wypadek ataku. I to jest osada ogólnie bardzo, bardzo rozbudowana. Mamy też urząd rejestracji kupców. Nie jestem fanem handlu i ja to zdegraduję. Wolę sobie zamiast tego zrobić coś lepszego, jak na przykład klasycznie przemysł. No co, to jest ziemia rolna, to jest wytwórca narzędzi. Wydaje mi się, że przemysł będzie mimo wszystko najlepszy. Następnie tak, rozwój frakcji, zabity w boju, no wróg to wiem, zdobyto cechę. No i dobra, dochód mamy 1800. Znaczy, tyle mamy kasy, dochód to jest 500, dużo mniejszy, ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii i w zasadzie reszta niech tu zostanie. Nawet bym mógł to sobie ulepszyć, opowiem, żeby jeszcze był ten granizon lepszy, żeby zmniejszyć sobie wroga na przykład, to byłoby też fajne. To musimy to przekonwertować. No tak, obecnie to mi granizonu nie zmieni za bardzo. A właśnie ciekawe, czy mogę zobaczyć, co to jest za jednostka tak szczegółowo obecnie? To jest pióra z szablami, a tu lansjerzy. Jakbym tu ulepszył, to będą no, ci sami, mimo wszystko. No to co, na razie wysyłamy ciebie na północ do stolicy i tobie będę musiał dowerbować jakichś strzelców. Zerknijmy, czy mamy zadanie. Tak, mamy zadanie dostępne. No i z tego zadania, no to ja najchętniej wziąłbym coś pod przemysł, klasycznie. Przemysł jest najlepszy. O, tu jest dużo rzeczy, zobaczcie. Bardzo dużo rzeczy. No i ty masz dla lokalnej komanderii plus 30% z przemysłu. Czy to jest najlepszy? No chyba tak. No bo z naszych prowincji najbogatsza jest Nanyang, no i tutaj przemysł to jest połowa. Potem kolejna prowincja, to jest to i tu jest przemysł z 800, więc jeszcze więcej. Czyli ta prowincja, Runan, w teorii jest najlepsza, albo to są kopalnie. No to tam mógłbym zrobić pod przemysł, zobaczcie. Mhm. I to chyba zrobię, bo tak. Jeszcze raz, Luiska, tu sobie weźmy to, odkliknijmy, żeby na pewno to było w tej osadzie. Bardzo mi na tym zależy. Ty masz rzeczy, jakie mnie totalnie nie interesują. Ty masz no, nawet przyjemne, ale na razie nie chcę. Zasoby, to się może przydać okazyjnie, ale nie obecnie. No i ten przemysł bierzemy. O, to jest fajne. To jest też fajne. No i mam skupiectwa, na przykład w tej osadzie bogatej. Tam skupiectwa mam mało. Nie, bierzemy ten przemysł 30%. No i to mi, myślę, że całkiem fajnym stopniu gospodarkę rozrusza, co nie. Dobra, na razie niczego nie ulepszam, małe dochody, wolę sobie te pieniądze zatrzymać, jest to obecnie wojna. Poszukajmy nowych partnerów handlowych i nowych sprzymierzeńców. Ta frakcja na wschodzie, czy w ogóle chciałbyś ze mną gadać, co to jest? To jest ludziska, jak się nazywa ta frakcja ludziska, bo to jest jakiś jeden lord. To jest ten? Poczekajcie, to jest, nie, to nie jest ten. Kim ty jesteś, chłopie? Mogę jakoś zobaczyć ciebie. Jan Baihu. Yuhao. Yuhao to jest prowincja, czy to jest co? To jest prowincja. Nie, komandera to jest Huina, czyli to jest Yuhao frakcja. Aha, ale nie mogę z tą żadnego deala. Na to wygląda. Podpisać. Jan Baihu, jest Jan Baihu. Dobra, czy Jan Baihu mam? Nie, to. A, frakcja to jest ta niżej. Okej, okay, rozumiem. Już widzę. Czyli to jest Jan Baihu. A czemu masz inne ikony? A, to jest Liu Yao. Więc Jan Baihu jest tu, Liu Yao nigdzie nie widzę, może mam już z nim pakt. Zatem zagadajmy z panem Janem Baihu. Dobra, panie Janie Baihu, witaj. Chciałbym ci zaproponować fajny przedmiot, bardzo fajny. Będzie to przedstawiciel prawa w zamian za... Co? O Jezu, minus 7 aż jest. O kurde, no to na razie nie, może sam zaproponuję. No mam tutaj armię w razie czego, wiecie, jak się nie zgodzi, to mogę w niego szybko wjechać i tyle. I też będzie nie najgorzej. Jakiś by się fajny event gospodarczy przydał, bo ja bym tej armii, wiecie, stąd nie cofał, bym sobie podbił te tereny, a zrobił kolejną na północ. No ale może to być ciężkie do zrealizowania. Dobra, rozejm cało by chciał. Może mu ten klasztor zostawić. Nie, dobijamy do końca, dziada, kurde. Nie ma rozejmów żadnych. A ty to kto jesteś? Chwila. Szukam tak, Jai Yana i Liu Yao. Liu Yao i Jali. Jesteś ty, ale... A, taka jest wartość negocjacyjna. A czemu ja nie widzę tego Liu Yao?
Czy widzę, ale jestem ślepy? Nie no, nie widzę. A czy ja w ogóle mogę z tą frakcją zagadać jako tako? Liu Yao, poczekajcie, Liu Yao. Czy ja cię w ogóle, ziomeczku, widzę? Jesteś... Masz taką flagę całkiem fajną. Chryste, panie, no nie widzę. Dlatego ja na bajku jedynie widzę. No dobra, no ale zróbmy taki myk ludziska. Szybko umowa, pakt o nieagresji. Mnie interesuje, żeby podpisać deala z tym. To jest tylko minus 2 i coś tam. Masz z kimś wojnę? Masz wojnę z Sun? O, to nie, masz wojnę z Sunże, to nie chcę. A właśnie, Sunże, ty. Może teraz Sunże będzie chciał do naszej ekipy dołączyć. Co to na to, ziomeczku? Dałeś, wbijaj, kurde, śmiało, nie masz sojuszników. My cię ugościmy co piątek na kiełbasę z dzika z szanem zaprosimy. Świetna okazja. Świetna okazja. I Liuby chce kupić od nas 900. No dobra, zgodzę się. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajna ilość. Jak chcesz, panie, drugi markizie, to się zgodzę, ale jestem od ciebie ważniejszy, bowiem ja jestem markizem, a ty jesteś drugim markizem. No i gdzie on tam leci? No chce wasala rozbić mojego sojusznika? No w teorii mam tu armię niedaleko, no i oblega mi osadę. I to oblega chyba sam cało. Nie, raczej sam cało nie oblega, ktoś inny. Dobra, w takim razie, drodzy państwo, w takim razie bierzemy naszą armię i od razu w tempie na ty... A nie, możemy wejść tutaj. Możemy dojść tam. Poczekajcie, jak tam dojść najszybciej? Tędy. No to wejdźmy sobie do osady i w którym kolejnego przegonimy, bo w ten tryb mi w teorii nic nie da. Nie, mogę podejść do osady i zobaczcie ją wybronić. O, to wolę sobie tak stanąć. No mi nie zdobędzie osady, dobra. To tak zróbmy. Super, kurde, jaki to jest zasięg. Zobaczcie, z dołu tutaj. Bo to ten generał nam boostuje, to dlatego. No, to dla, przez tego generała. Zdecydowanie. No i dobra. 188 na turę. Trochę nieciekawie. Dworzaninie, masz awans, agencie. Masz awans i ja nie wiem, co by ci tutaj dać. Ja bym tobie tutaj dał, bo zrobię cię wstępnie pod zarządcę. No to teraz ci dam, nie wiem, może to, tak po prostu. I osady, 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 osady. Tutaj jest ona oblegana. Czy jak teraz wyjdę i mam naprzeciw, to go przegonię. No dobra, no i spadła, chłopie. W takim razie go potem dość... No troszkę to jest lipne, bo się teraz regeneruje. Ale jego dorwę i nie będzie tragedii. Ty wbijesz do osady i masz jej wybronić. Ona już nie ma granizonu takiego fajnego. Mógłbym ją rozbudować, też byłoby to nie najgorsze. Ale myślę, że na to nie mam chyba czasu, bo granizon obecnie tutaj jest taki. No dobra, to nie ma niby tragedii. No to zobaczmy nasze osady. Gdzie mogę coś zrobić? Coś, wolny slot jakiś. No to jest wolne, ale tutaj wciąż nie wiem, co daje mi ta świątynia. Nie wiem, czy warto ten przemysł pójść, czy nie. Pieniążki trzymajmy. Niebawem się tym zajmę. No i uwaga, czy coś się zmieniło? Niespecjalnie, nawet wręcz większość frakcji obecnie ze mną nie chce sojuszu. I dalej tego Liu Yao nie widzę. Albo jestem przysięgam jakiś turbo ślepy. Nie, ale chyba nie widzę. Z wasalizu, nikt nie chce. Mowa handlowa, no ten Kong Tsu chce. Kurde, mogę go jeszcze hapnąć po drodze, wam powiem. No. No patrzcie, no pasowałby idealnie do naszych granic, no wręcz idealnie. No, na pewno go hapniemy. Trochę chyba ten handel za szybko rozwiązałem, ale dobra. Po prostu się do tego nie przyzwyczajajmy i tyle. O! Dzień dobry. Co to jest osada? To jest Suyang, prowincja jaka? Chwila. To jest Chen. A, tutaj. No to bym ulepszył, wam powiem. I to chyba ulepszę. Bo sądzę, że bardzo warto. To mi zda slot, da mi slot kolejny. No dobra, dawaj to, to jest prowincja maksymalnie rolnicza, ale zrobimy tutaj ten budynek, ten posterunek i pokazała się armia Yuana. O Boże, on tak będzie uciekał. O, super, zarąbiście. No patrzcie, zgodził się, ale spadną nam relacje. A kij z tym, chłopie, będziesz w koalicji. Wiecie, jak się ten zbuntuje, to się z nim dogadam przeciwko niemu. Myślę, że obecnie mała szansa jest, żeby oni się przeciwko mnie dogadali. Jak już jeden z nich zbuntuje z niechęci, no to na pewno drugi... po naszej stronie będzie. No i ktoś mógłby tego dziada tam chapnąć. Czemu on tam uciekł, a nie poszedł bronić swojej osady? Czemu żeś tak zrobił, chłopie? No nie cierpię takich, kurde, zagrywek. I... A, Jan Bajchuj też miał wojnę z cało. Jan Bajchuj, to imię. O! Szansa na trzymanie ekwipunku. Fajnie. No i coś faktycznie otrzymałem. Drewnianą rybę. No dobra, zawsze to kosiora. To teraz, czy moi przyjaciele... O! Tao Qian! Moglibyśmy handlować. I on ma jakiś zasób. Co to jest? W ogóle mogę przypiąć? Jakiś chyba niewolnik. No z Tao Qianem na razie bym nie wojował. Dobra, zrobimy to na pewno. Tylko najpierw zagadajmy. Przyjaciel złoty. No właśnie.
Zgodzą się, czyli to nam da zobaczyć sojusz wojskowy. Jak ktoś nas teraz napadnie, będzie musiał się z tym liczyć, że no sojusznicy raczej nas wespą. Ciach. I uwaga, staliśmy się prawdziwymi, potężnymi sojusznikami. Potężny sojusz, jak on się nazywa to przymierze? Mandatu Niebios? Coś takiego to było. Jakoś się da to sprawdzić? Poczekajcie. Jakoś się dało. Zobaczmy, Liu Biało. No, fajnie, zobaczcie, i to jeden sojusz założyłem. Mogę w ogóle go usunąć. Wow, jest to coś takiego jak usunięcie, ale to na multi musi być kozackie. Dobra, a teraz tak, utwórz cesarstwo. Nie, do tego nie chcę. No dobra, no i to już jest sojusz wojskowy, czyli bardzo wysokiej rangi sojusz. Mogę ci poprosić o wsparcie militarne. No raczej teraz ktoś chciałby z ciekawości czystej. Rozejm? No właśnie, ty byś dalej chciał, ale ja dalej chcę cię dojechać, chłopie. No i możemy pójść sobie na ten twój dziedowski, ten Teges i ja tam, o Jezu, nie dojdę. Nie. Dobra, kij z tym. On nie zdąży chyba zrobić osady, ja to zraszuję. No i dojadę tego chama. Trochę nasz dochód spadł, trochę bardzo spadł nasz dochód. Z nim się bić obecnie nie chcę, z tym Taokianem, więc Taokianie, ja mam dla ciebie propozycję naprawdę po prostu fenomenalną, a mianowicie dam ci rzecz, będzie to rzecz wyjątkowa, bowiem drewniana ryba i gówno. A jak będzie dał jeszcze tą sztukę wojny, żebyś się zgodził? Zgodzisz, tylko ta sztuka wojny jest kurde. A zasoby to jest gówno, nie chcę mi spadaj. Nowe kasy, dobra, no i mi się to zwróci szybciutko. Zarabiam teraz, zobaczcie, naturę 600. Ale coś mój dochód mi nie pasuje, nie wiem, coś mi go tak zżera. No mam kurde dużo osad, są one rozwinięte, całkiem bogate, what the fuck. O co tu kurcze chodzi? O i ludziska, drodzy. Tutaj możemy sobie zrobić to, dochód ze wszystkich źródeł. A ta prowincja generuje jakąś kasę? To jest prowincja Huania. Generuje trochę. No dobra. No to mi się to podoba. Misje. Czy mam jakieś zadanie? Nie, nie mam żadne zadania. Mamy fajne bonusy z tych zadań. Dobra, ci już za nim widzę, że chyba idą. On trochę straty ponosi przez, zobaczcie, zimę. Nie wiem, coś komputer zgłupiał. Coś bardzo zgłupiał. No i powoli będziemy myśleli chyba, żeby ruszyć na zachód może, na tego cesarza. Co ty myślicie? Cieszę się, że to rozbudowałem. Jestem przekonany, że gdybym tego nie rozbudował, no to na 1000000% by ktoś już to zajął. Albo właśnie Yuan, albo ktoś inny. Na 1000000% by się to wydarzyło. Jestem naprawdę przekonany. No patrzcie. No co za... Ja powiem brzydko. Chuj! A ten dalej idzie na północ. Oj, przyjacielu, twój ojciec, czy tam wuj, czy tam brat był strategiem. Ty zaś jesteś neptykiem. I dobra, to nie jest bolesne bardzo. Wojna. No to ktokolwiek napadnie. O, i dochód podskoczył. A czemu to był taki mniejszy? Może handel miał zablokowany? Ja nie wiem. Grunt, że teraz już zarabiam dużo kasy. Zdobądźmy ten klasztor meksykański. Myślę, że nocną bitwą deleguj. No i co ten klasztor nam w ogóle daje? Bardzo to ciekawi. Jest kilka tych klasztorów w tej grze. W górach one są specjalnie oznaczone. Przechylność spadła. O właśnie, a propos przechylności. Dzięki za info. No to możemy sobie, zobaczcie, zboostować. I dawno nie ten. Dawno nie patrzyłem. O właśnie. I jeszcze to. O, idealna tura. Świetna tura. Lubię takie tury, powiem, kiedy mamy w tej samej turze radę frakcji. A, bo to zawsze w tej samej turze to będzie. Rada frakcji i reforma. No i to... Co? O kurde, dobra, to przez ten budynek nie będą się w ogóle buntowali, wam powiem. Nic a nic. Ja pizgam, świetne. Uj, ja w Trzech Królestwach nie mam problemu z niezadowoleniem postaci. Kiedyś jak grałem, to miałem duży z tym problem. Ale powiedzmy, że już nie mam. Może już w miarę ogarnąłem, jak grać i już jest lepiej. Dobra, no i tu mam takie granice, no może mu się to nie uda. W ogóle mam, zobaczcie, trzech żółtych generałów, oni są często niezłomni. No właśnie. No właśnie. Dobra, ten jest jakimś uselessem chociaż. No i ty mnie tu widzisz, że będziesz atakował. Pokaż mi teraz radę frakcji. Boże, daj mi coś fajnego. No nie no, chłopstwo, no patrzcie najgorzej. Dobra, tu handel... Nie, nie chcę z tego handlu. A to w ogóle na szaro tak pokazuje, jakby to nie działało, ale działa. I w tej frakcji populacja, porządek... No powiem tak. No do dupy się trafiło. No po prostu tragedia. No tego nie podpiszę, bo mam limit. Nie, nie mam limitu, mógłbym to zrobić. Ale nie chcę, wolę go dojechać. Chyba, że jednak ten handel wznowimy.
Mam za dużo problemu, żeby go tam dorwać. Chociaż jak już tu jestem, bym go tam, wiecie, chapnął po drodze. Kurczę blade. No nie wiem, nie chcę tego handlu, nie chcę tego handlu, handel to jest zły pomysł. Wolałbym sobie, uwaga, zrobić może... To jest ryzykowne, bo czasem przez przeludnienie są debuffy. No to powiedzmy, że Nanyang sobie to zróbmy. Nanyang to jest jaka osada? Nie wiem, która, ale niech już będzie coś takiego. No i uwaga, reformy. Reformy, możemy sobie to zrobić. Czempioni i później będzie to, a następnie już naprawdę fajne oddział piechoty. Naprawdę fajne. Rybołówstwo, też całkiem fajny bonus. O! Produkcja żywności, bardzo fajne, ale na razie mi się to nie przyda. Na razie to bym, kurczę, gospodarkę sobie zboostował, bo też lepszych jednostek obecnie nie potrzebuję. Tak do setnej tury nie muszę tej elity wyrobować. Wolałbym pójść tak legitnie pod ten przemysł, żeby jeszcze go, wiecie, zwiększyć. To są jesteś w ogóle fajni łucznicy, tacy lazurowi. Onyxowe smoki. Dobrzy. Ale ja pod kuszniku będę grał tą frakcją. To myślę, że z nich chyba akurat nie skorzystam. To jest dobre. Dochód ze wszystkich źródeł. Jeszcze dalej, zobaczcie, jest przemysł. Bo to jest bardzo dobre. Tu jest kolejny przemysł. Tylko to gałązka jest taka, że musiałbym to zrobić, czego na razie nie mogę. No właśnie. A co to wymaga? To wymaga budynku pod tytułem Osiedle Robotników. Musiałbym to zrobić, bo to mi odblokuje fajne możliwości do rozwoju gospodarki. Bardzo fajne. No i nie wiem w sumie w co pójść. A doświadczenie postaci nie wydaje mi się atrakcyjne. To już mam wpisane. Utrzymanie budynków w teorii też jest takie sobie. Kupiectwo. No, powiedzmy, że uzupełnienie jest nawet ok. Portów za bardzo nie ma, więc rybołówstwo odpada. Chyba, że coś tutaj dalej pójdziemy, no bo tak, to mógłbym wziąć i to mi da takie coś. Nie, mało ciekawe, mało ciekawe. To jest korupcja mniejsza, porządek publiczny też mało ciekawe na razie dla nas. No, wam powiem, że nie wiem. Autentycznie nie wiem, co by zrobić. Sieć, koszt budowy kopalń. O, no to dobra, bierzemy to, bierzemy przemysł. Lecimy w przemysł i tyle. No i uwaga... No co by teraz zrobić? No ty nie atakujesz, masz armię, mówię, dosyć średnią, więc na razie nie musimy robić elitarnych jednostek, no i coś takiego wybroni się. Tak sądzę. Mamy granicę tutaj nie najmniejszy, nie największy, ale jest w miarę sensowny. Powinienem czymś takim wybronić nasze obecne włości. No i tutaj obecnie już się to zadowolenie troszeczkę stabilizuje. Dobra, intryga to wiem, to wszystko jest załatwione. Pokój, pokój, całoby... O! Całoby chciał pokój, a nie ma osady. Kurde. Powiem tak, ludziska. Nie wiem. Jak to zrobię, to co on zrobi wtedy? Będzie mógł, nie wiem, Matęgę zdobyć. Matęg jest tutaj. Więc kawał drogi. Bunt żółtych turbanów. Nie będzie z najbliższa osada buntów. Będzie grał jako horda. No w teorii będzie mi tak uciekał, bo tak mi na pewno zajmie osadę. No to jest 100%. Ale mogę ją odbić miarę szybko. Dojdę tutaj w dwie tury. Wydaje mi się, że nie, ja go chcę dobić. Ja go chcę dobić, bo to ja tu wyczułem już jakąś manipulację i już coś wyczułem niedobrego. Nie, nie, nie. Ja chcę go dorwać. Zdobyć sobie tę osadę, chłopie, i ją odbiję. No i ty jeszcze mnie nie oblegasz, czy już oblegasz? Już mnie oblegasz. Dobra, czy to jest osada zwykła, czy to jest osada... Nie, nie ma co, nie ma co, strata czasu. Oddajmy mu to. No i od razu gonimy. Dobra. On to w ogóle chyba splądrował, bo taki dźwięk, zobaczcie, bo poniszczył budynki, kurde. Ten jakie cienie za nim idą. No i wraca do swojej osady. No mógłby go Liubiało nasz ziomal dorwać. Ale cieszy mnie to, że mamy sojusz. Bo te dziady, wiecie, Yuan, oni nie mają jeszcze sojuszu, oni mają tylko koalicję. Więc ja również mogę zaprosić ziomeczków z mojego sojuszu do wojny przeciwko nim. Tylko nie mają granicy, więc bez sensu lekko. I Liuyan się bije z tym dziadem. Cesarz wysyła pomoc dla tych wojsk. Dziękuję cesarzu! Niech twe zdrowie będzie wieczne! Mi się to bardzo przyda, zarąbiste. No po prostu mam powiem, że amazing. A co to są te tury do mobilizacji? Nawet nie wiem do końca. Tak mogę się domyśleć, ale nie wiem do końca. No tak, ty mi tu uciekniesz, co nie? Poczekajcie, wejdźmy sobie tak do osady. I dwie tury niby. No tak będzie tura. No to pytanie, czy on się tu będzie bronił, czy ucieknie na południe? Nie, bylebyś nie uciekł. Ale no ja tak na razie stoję, bo i tak dojdę w tym trybie do osady, a na tym mi zależy najbardziej. Ty mnie, chłopie, zrobię zasadzkę. Ciekawe. Bardzo ciekawe.
No i możemy sobie w tym miejscu wybudować. Myślę o ten budynek pod przemysł, ten taki dziwny, prawda? To był który? Prywatne warsztaty. Co to było wymagane, żeby móc tą technologię fajnie opracować? To było ludzisko, bo ja bym ten przemysł chciał bardzo zraszować. Wymagane jest do tego osiedle poborowych robotników. I to jest praca? Tak, ale zrobić tą pracę na razie. Dobra, no taki dochód to mi powiem da fajne możliwości. To jest na 10 turaż, to mogę sobie śmiało tu zaraz coś dowrobić, więcej jednostek, jakiegoś generała niebieskiego. Oj tak. A ten, patrzcie, ma młode tygrysy. No trochę mi to nie pasuje. Ten ma za to fajnych mieczników. A nie, to są włócznicy. No coś się wykmini. Mamy troszkę tych jednostek, jest ok. W ogóle nie wiem, czegoś nie zwolni, bo mamy. Ile ma w ogóle urzędników obecnie? O dwóch się nudzi. No to nie ma tragedii. Reszta pełni jakąś tam funkcję. No ci się nie lubią z moją żonką. Chłopie, dogadaj się, to jest moja żona. Kościół. Co to ma być za jakieś dzikie węże? No i faktycznie. Pokój. W ogóle ja mam bitwę z Liudai? Wojnę? Co? A która jest Liudai? Chwila. Uno, momento. Czymże jest Liudai? Bo jak uredę zgłupiałem lekko. A gdzie ty jesteś, ziomek? Że ją z tą wojnę? Nie wiem, nie widzę go. Więc chyba nie ma co się bać. Wang. Babeczka na północy. Okej, okay. I Zhangjiang. Yuan nie chce, chociaż on ma jedynie, no zobaczcie, to są nie sojusznicy, to jest koalicja zwykła, ja mam sojusz potężny. Możemy jakiegoś koksa zaprosić, kogoś na południu. Powiedzmy, może tego Wang Langa? Ty Wang Lang, mam dla ciebie propozycję. Nie do odrzucenia raczej. Czy chciałbyś w ogóle dołączyć? Nie, nie chcą go ludzie, czyli o pijanym pomyśle minus 70. Dobra. No to lecimy, zobaczymy co on zrobi. Błagam, przyjmij tę walkę, chłopie, nie uciekaj, proszę cię. I ty mnie oblegasz czymś takim? Ja chyba na automacie powinien go dojechać. No i Dong Cuo chce pakt o nieagresji. Nie, panie Dong Cuo, ty mojego pięknego cesarza, mojego kuzyna, że tam krewniaka, kurde, terroryzujesz. Ja go muszę uratować i go uratuję, gwarantuję ci to. Dziadzie meksykański. Gwarantuję ci to. No i Jan Bajchu zrobił. O! Koalicję co zrobili, zobaczcie. Tacy buntownicy wschodu i zaprosili od razu babeczkę. No i to ta koalicja. O kurde! Ci co, zobaczcie, się dogadali. No i Kong Tsu. No dobra, to od razu słuchajcie, upiekę ich na jednej pieczeni. Znaczy, na jednym ogniu. Na jednej pieczeni. No gdzie on znowu Polas? Dobra, jesteś w środku, super. Kretynie, bądź tak. To jest twój koniec. Ja cię będę oblegał. Ja chcę to rozegrać w polu. A ja to i tak to rozegram w polu. No dobra, to nie dać mi czasu. Kapitulacja. Poddaj się. Nie. W takim razie stoczmy bitwę jako bitwę dzienną czy bitwę nocną? No wiecie co, ja wolę nocną, bo on ma trochę ma tych jednostek dużo mimo wszystko. Wolałbym, żeby spanikował. I potem za jakieś dwie tury dojdziemy do tego Kong Tzu. No i będziemy mieli w miarę czystą kartę. Jak go dorwiemy. I fajne państwo, bo na południu, południe całe i południowy zachód mamy sojuszników. Południowy wschód delikatnie jest taki nieprzyjazny i wschód, co najważniejsze. Północ jest nam wroga. No i ten północny zachód powiedzmy jest taki średni, bo tam jest cesarstwo, Dong Cuo. On by chciał najchętniej do nas do koalicji wskoczyć, ale wydaje mi się, że nie ma co zapraszać uzurpatora. Nie jest to raczej najlepszy pomysł możliwy. Ale taki myk zróbmy. Trybusze gdzieś tutaj, cała piechota, drodzy państwo. Jakoś się tak rozstawcie w jednej linii i uwaga, konnica na flanki. Ty tutaj, wy tam, ty straż tylna. Tylna czy tylnia się mówi? Chyba tylna. A może tylnia? Nie, tylnia nie ma takiego słowa jak tylnia. Tylna, może być tylna. No i tu trybusze będą sobie strzelały. Możemy w ogóle jeszcze ich ludziska podpalić, żeby wiecie, było klimatycznie. Patrzcie, jakie lampiony idą chińskie. Czemu nie mogę teraz N zrobić? Czasem działa to N to zbliżenie, a teraz nie działa. Nie wiem, o co tu chodzi. O, kurwica, jasne. Ile zrąbałem tym? No dużo. Patrzcie, jaki blob powstał. Pieprze. I teraz ogniem walimy. No. Ostrzał jest soczysty, ma powiemy. No, o, teraz w Warhammerze jakieś zaklęcie użyć, byłoby fajnie, co nie? Byłoby fajnie, no bo morale mają tak. Minus... Oj, nie ma tego debuffa za bitwę nocną? Czy bitwa nocna faktycznie daje debuffa dopiero wtedy, gdy... I oni mają tych niezłomnych generałów, muszę pamiętać. Gdy
komputer, chociaż jest inny, gdy komputer faktycznie straci posiłki wskutek bitwy nocnej. No to nie wiem. Wal mi gdzieś tak, tu bym chciał walić. Ja też wal gdzieś tutaj, tylko wiecie co, walcie tymi pociskami zwykłymi i wszyscy gdzieś w to miejsce. Może nawet od tutaj, ale z altem. Poczekajcie. Panowie, chciałbym, żebyście walili. Nie, nie, no, 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 po kurwa, wracaj. Oj, chłop, już mnie żeś uskutecznił, już mnie żeś uskutecznił na dzień dobry. No fucking hell. No, taki blob powstał. Kościu, wal tutaj. O tak. No po prostu piękny blob. No co mogę powiedzieć, piękny blob jest. Patrz, nie mogę mu z altem wycelować. O, teraz mogę. No tylko teraz już jest tak średniawa. Dobra, wal w generała. Ty w tego i ty w tego. W tych dwóch niezłomnych bijemy. Dobra, to już powoli panikują. Możemy zaraz zrobić jakąś szarżę druzgocącą. Jezu, tego rozstrzali. Fajnie. To są kusznicy, zwykli. No weźmy sobie jedną taką milicję na nich. Tu szarżę od flanki. I o kurde, zagapiłem się. To do nas wjechali młodymi tygrysami. Ale moje to mam jazdy naprawdę elitarne. To na spokojnie. Dobra, lekko się... Poczekajcie, ich tam napadnijmy. Do przodu, do przodu. Gdzieś tam lecicie, ty gdzieś tutaj. No chyba jest nie najgorzej. Ale dobra, tu się w nas wbija, to jest w porządeczku. Być może ktoś tu zginie w tej bitwie, wam powiem. Tak seryjnie. No, coś tak, być może coś się tu wydarzy niedobrego. Dla nas. Dobra, walisz w tego i ty walisz mi też w tego. Najpierw nie złomi generałowie, potem reszta, ale panikują szybko. Może te debuffy do morale są potężne. No są po prostu przepotężne. A cieszy mnie to, że nie muszę ich dobijać, bo to jest bitwa o osadę, więc od razu ich złomimy. Jedynie zdobędę miasteczko, no i zniszczymy frakcję pana Cao. I tym samym przekłamiemy w teorii historię, bo pan Cao stworzył jedno z trzech królestw słynnych. O Jezu, koperowałem mocno. Ale to wiecie, dla nas pozytywnie to przemiemy, bo nam był wrogiem pan Cao. I tutaj się bije szakonnica, która dobiłby tych łuczników milicji. A ty możesz się gonić tamtych, ty lekko wróć na tą konnicę. Ty pomóż tutaj, ty bijesz się też z nimi, ty lecisz tam dalej, lecisz dalej. Ty się, no ty bij tego chama. No zaraz się złamy, tylko ten oddział mi tutaj obrywa bardzo mocno. Być może trochę jednostek stracimy, ale muszę sobie też armię na nowo zrobić. Ja bym chciał zrobić z tej armii elitę, chociaż jak zrobię z niej elitę, no to nie będzie mi na pewno stać na drugą armię, na 1000000%. A już niewiele do czegoś takiego nam brakuje. Na dobrą sprawę. Dobra, ty cofasz się na tą jazdę. No tutaj zielony generał sobie radzi świetnie i tobie wróciło morale. Dobra, dojedź mi tamtych, tylko uciekaj, bo ten cię ściga. Dobra, tu jest Gites. Pokaż mi walkę legendarnych generałów z bliska. Chciałem być legendarnych lordów, ale to nie jest Warhammer. Trzeci. Tu nie ma za bardzo lordów, są generałowie. No nie. Dobra, gonisz go, a niebieski gdzie poleciał? Niebieski... No, pomóż tamtymi. Trebusze. Nie wiem, walcie w tego. Tego czerwonego dziada. No najgorsze jest to, że oni są niezłomni. To jest najgorsze. My musimy dobić co do jednego tych kawalerzystów. Ale to nie powinno być problem. Jak tylko wybijemy go pozostałe jednostki, to oni padną szybciutko. Byleby złamać jak najwięcej i jak najszybciej te jednostki wroga. Dobra, ty wracasz na dół. Ty możesz też tą piechotę chapnąć i... No wjeżdżasz w tego czerwonego. Dobra, trebusze amunicję zużyły. Lecisz do góry, lecisz też gdzieś tam, wy macie dobić wszyscy tego chama, a niebieski sobie tam dobija takich dzieciaczków. Jest Gites. Jest naprawdę Gites bitewka, jestem zadowolony z tego, jak nam... Sorry, obecnie wychodzi. Dobra, więc tak, ty lecisz... Zanim sorry, coś mi się ten... Szkawka załączyła od herbatki mojej, którą jeszcze mam jednego łyczka. Całe zaśrnięcie, ale to już, wiecie, piąty odcinek dzisiaj nagrany, troszeczkę muszę popijać wodę, bo inaczej gardełko będzie w niezbyt dobrym stanie. Nie. No jeszcze trzy odcinki mi zostały do nagrania, jutro to zrobię na spokojnie i mam faktycznie zapas zrobiony. Super, daje to taką dużą satysfakcję, wam powiem, naprawdę dużo daje. No i tu są ci generowie niezłomni, tu możemy już, powiedzmy, że ciebie cofnąć na pomoc tam gdzieś. Podobijajmy tych, co jeszcze się chcą przegrupować. No i to jest 12, tu jest, zobaczcie, 16. Podelektujmy się z bliska. Raczej wam tu nie oddaję w tym amoku generała, bo każdy jest zakrwawiony, chociaż w sumie oni są dosyć charakterystyczni. Wrogowie,
A on powinien jakoś tam wyglądać. Jak ty w ogóle wyglądasz? Ty masz taki biały pióropusz. Białe włosie. Tak, każdy w sumie z twojej ekipy. No dużo mi to nie mówi. No, może tu. O, to jest ten, zobaczcie. To jest jego generał. A mój? Jesteś tutaj mój generał? No, mojego to nie widzę. Widzę tylko naszych przebocznych Chińczyków. Dobra, tamten też powoli pada. Tu jest Gite, z tamtego goń się. No i wracamy, sądzę, że dobić tych dziadów. Ten jeszcze się chce przegrupować. Kusznicy, wam powiem, że się spisali też znakomicie. Oj, znakomicie. Trebusze również znakomicie i zabiliśmy tego generała. Dobra, a to dobijamy. Okej, proponuję dać to już na automacie. A, nie ma co. Otoczmy ich na Hama. Tylko dwóch zostało. Oni padną błyskawicznie. No i ten, pięciu. On gdzieś był tutaj na tej stronie. Jego ten taki pióropusz był bardzo odstający. Jego zwykli żołnierze nie mieli takich odstających tych pióropuszy. No i to jest kolejny zginął? Czy to był ten komunikat dawny? Chyba to ten zginął teraz. Kolejny. A może nie? Nie wiem. No na pewno. To jest w ogóle cało, czyli cało Ren. Jakiś brat, braciak, albo ktoś tam. No, nie, teraz dopiero zginął. To może wcześniej był tamten. No i zwycięstwo. Nieznaczne, ale za to jakie znaczne. Nasz odwieczny wróg od tak naprawdę początku pierwszych odcinków, nie wiem, w który tuż nas cało zaatakował, w drugiej, trzeciej. Maksymalnie w trzeciej będzie. No, udało nam się go pokonać w odcinku bodajże 13. Fajnie. Dużo kasiory. 1500, bardzo dużo. 2400 naturę. Świetnie. Dużo hartu ducha. No i możemy w ogóle ciebie uwolnić, ale bym ciebie raczej zabił, bo nie ma co go uwolnić, i tak on zginie, bo to jest koniec frakcji. Dobra. Zabijmy cię, chociaż fajnie masz świdę, będzie chętnie zatrudnił, ale no nie zgodzi się. Okupacja i uwaga, frakcja zniszczona. Ta frakcja przestała istnieć. Zniknął zatem jeden z wojowników na wielkim polu bitwy, którym jest historia. To ona ich zapamięta, albo skaże na zapomnienie. Fajnie, przydał mi się jakiś taki większy komunikat, że pokonaliśmy tego dziada. No to jest ważna postać, co nie? Jak Dong Zhuo wiem, że ginie, to jest cutscenka normalnie. Że tyran został pokonany. No, zbroja mędrca. No i teraz patrzcie, zaprosił pod sam koniec do wojny tego dziada i teraz my w niego ruszymy. I niebieski ma awans. Niebieski, gdy dowodzi. To jest nawet przyjemne. Partyzanckie rozmieszczenie też nie najgorsze. Nie, ten niebieski też byłby fajny dowódcą, jak wam powiem. Całkiem przyjemnym. Nie wiem, co by ci dać. Spryt jest dla ciebie najlepszy. Może pod spryt pójdziemy po prostu i tyle. Dobra, niech będzie. Z ciekawości, czy chciałby teraz rozejm ten gościu? Jak zginął jego ziomeczek? Chciałby bardzo rozejm, ale ja nie chcę. No i Yuan Yao możemy z nim handlować. Co ty mówisz? Ja nie chcę z nim absolutnie handlować. Chcę go dojechać, tego dziada. No. No i czy coś już mi żeś w tej osadzie zdążył napsuć? Nie do końca. Jest bardzo sympatycznie tutaj. Tylko te dwie osady. Kurde, wiem, że tutaj ta wojna niebawem się pojawi. Jestem przekonany. No, na bank tak się tak będzie. No i fuli możemy ulepszyć, to nam da fajne rzeczy całkiem. Ale ja bym wolał sobie chyba dowrobować tutaj na razie, a ty mnie oblegasz w ogóle. O, ty kurde. No i tu jest, równe siły mamy niby. Mam nadzieję, że szybko będzie szturm. Ewentualnie ja zrobię taki inny myk, polegający na tym, że sobie pod nim dowrobię armię i w tej kolejnej tam postaram się dojść. Teraz tak. Którędy byłoby szybciej? Tędy czy tędy? A w teorii są to bliskie odległości, ale wydaje mi się, że chyba stąd jest minimalnie szybciej? Nie wiem. Stwórzmy to armię. Dobra, i ty jesteś administratorem. No tak, przejrzyjmy postacie. Czy mamy kogoś w ogóle fajnego? Ty jesteś buntowniczym dziadem, do ciebie na pewno bym nie chciał. W ogóle co wy się tak niepokoicie, panowie? A co to ma być? Wyższe stanowisko? Oj, chyba cię tu przyjacielu zwolnimy, na to wygląda. Dobra, tego bierzemy. Wulu, Shinsu, Wulu. Dobra, i teraz tak, od razu zamieniamy to dziadostwo. No więc tak, poczekajcie. Albo nie, na razie nie. Najpierw, teraz bym mu dał. W ogóle kasy nie ma, żeby cokolwiek mu dać. W ogóle to masz poziom trzeci, kiedy masz poziom? Masz poziom, chłopie, też trzeci. No dobra, no to chociaż zróbmy tu lepszy nieco wariant. Więc tak, czy masz trebusz? Czy masz też trebusz? I wy wszyscy naszych... Ile? Ale to chyba chodzi o to, co nie? Tak, to chodzi o to. Nie, wolę zwykłych kuszników. Mimo wszystko zbyt drodzy.
O właśnie, a propos jednostek. A ile twoje armii by kosztowali? Tacy ci, wiesz, lepsi. No tyle by kosztowali. To nie najgorzej. Konica by się też przydała lepsza. 200. No ale wiadomo, to jest przez ten buff, co nie? Chociaż kurde, bym więcej sobie zrobił te lepsze jazdy, naprawdę. Tak całkiem legitnie. Tu bym zamienił ich na... Nie, to może na razie nie teraz. Może nie w tej turze, teraz jeszcze polećmy sobie w gospodareczkę. I to bym ulepszył, żeby zdążyć z tą technologią do momentu, aż będzie kolejny sezon. Dobra, to jest oblegane, to wiemy. Postacie, wy się niepokoicie. To są dworzanie. No to w takim razie będę bardzo brutalny, kolego. Będę bardzo brutalny. Odbieracie wszystko. A nie, mogę ci tylko to zostawić. I ja was najprawdopodobniej zwolnię z dworu. Jak się buntujecie, sorry, ja takich nie chcę. To byłby nawet w porządku, wam powiem. Trochę kasy? Wygnaj. 5 tur byłby taki debuff. Poczekajcie, a czy pozostali ludzie? Czy ktoś mnie jest tak średnio zadowolony? Każdy jest zadowolony. To możemy odprawić, kurde. Zobaczcie, Kasiora, zrobimy, kurde. Kolego, fun! Stwu! I na ciebie zwolnisz normalnie. No i jest rewelacja. Tak. No i zobaczcie, dochód nam nieco podskoczył. Mogłem teraz niby tą pieniążki wydać na to, żeby to sobie dowrobować jeszcze jednego ziomala, tylko musiałbym w takim razie zrezygnować z rozbudowy tego i mam, zobaczcie, trzy koła da mi możliwość dowrobowania, no właśnie, zielony generał byłby niby, nie, zielonego mam tam generała obok. To pytanie, w jaką jazdę lecimy? Czerwoną? Czy... Kurczę, przyda mi się jakaś przeglądarka jednostek. Bo jazda, nie wiem właśnie, która jest lansierska. Czy ta żółta? To są z reguły lansierzy, czy którzy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mimo wszystko tego w tej turze nie zrobię. Będziemy kończyć turę, to mi teraz ulepsz na pewno. Jeszcze gdzieś tam pobudujmy sobie to, co mogę i tam, gdzie mogę. To jest na pewno wartościowe, chociaż to byłoby też super, ale to jest raczej budynek ciekawszy obecnie. Dyplomacja. No dobrze. No i Kongcu by chciał rozem, ale ja nie chcę. Z tymi muszę się dogadać, jak tylko sami mi zaproponują. Zwasalizuj. Ktoś chce? Kongrong nie. Chociaż jest, zobaczcie, no kurde. A, że ich siła jest podobna. No co ty mówisz, że Kongrong jest taki potężny? Ma tylko 3 prowincje. 3 komanderie. No właśnie, 3 prowincje. Ja mam prowincji ile? Pełnych 5 i spornych 2. Z czego to są sporne takie, że no tu brakuje jednego budynku, czyli ta jest prawie, że pełna, no tu brakuje trochę więcej. Dobra, koniec tury. I ja wam od razu dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam was na Facebooka, zapraszam was na Discorda. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Lodziska, na razie. Hej, 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 żegnam.